A Jezus wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie Jego i rzekli: miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywność. A Jezus im rzekł: nie trzeba, żeby odchodzili. Dajcie wy im jeść. Nie trzeba, żeby odchodzili. Że ludzie, którzy nie dostają jeść, to odchodzą. I nie mówi się tutaj o ludziach buntu. Nie mówi się o ludziach nieposłuszeństwa. Mówi się o tym, że jak ludzie są głodni, to po prostu odchodzą. A jako Boży człowiek musisz mieć w swoim sercu świadomość, że jesteś tym, który ma karmić. Zdobywasz ludzi dla królestwa, ale musisz jednocześnie mieć odpowiedzialność w sobie za człowieka. Ja chcę, żebyście taką odpowiedzialność sobie mieli. My mówiliśmy wczoraj dużo o tym na konferencji. Modliliśmy się o to, aby każdy stawał na wysokości zadania i deklarował w swoim sercu zajmowanie się drugim człowiekiem. Chcę, żebyśmy dzisiaj to ciągnęli. Żeby ten czas tutaj naszych spotkań, wczoraj, dzisiaj, również przedwczoraj, on zaowocował tym, że w waszych sercach nie będzie takiego miejsca, gdzie opuścicie człowieka. Coś wam powiem. Jak człowiek was nie będzie chciał, to was może opuścić. Ale ty zrób w swoim sercu prostą w ogóle rzecz. Powiedz: a ja, Panie Boże, nigdy nie opuszczę człowieka. I ja zawsze będę karmił człowieka. I człowiek nigdy nie będzie głodny w moim środowisku. Ja będę karmił w Duchu Świętym. Ludzie, którzy są wokół mnie, będą nasycani. Nasycani. Musicie chcieć tego. Musicie wziąć odpowiedzialność za to. To jest bardzo dorosłe, co ja mówię już teraz. To dorosłe jest. Wiecie, chrześcijanie w Polsce, nie tylko, ale mówmy o Polsce, jeżdżą na różne spotkania i oni na tych spotkaniach w większości oczekują doświadczenia Boga. Chcę doświadczyć Boga. Doświadczenie Boga jest fajne. Tylko teraz posłuchaj, co ci powiem. Odrodzony w Bożym, z Bożego Ducha człowieku. Chęć doświadczania Boga jest zaadoptowana dla dzieci. To dzieci mają potrzebę doświadczania. I w porządku. Doświadczaj. Rozumiesz? Tylko jak będziesz rósł, to zacznij w swojej głowie tworzyć środowisko nieco inne. Doświadczenie to jest bardzo mały ułamek tego, co się nazywa chodzenie z Bogiem. Większość to jest odpowiedzialność. Wiecie, bo dzieckiem jest się krótko w życiu. Większość życia jest się dorosłym. Zauważyliście to? Dzieckiem jest się krótko. A ja patrzę na wielu chrześcijan i mam wrażenie, że oni zatrzymani są w jakimś rozwoju i oni są dziećmi. Idą, ale tam mnie Pan dotknął. Halleluja. Dotknął cię Pan. I co się stało dalej? Dobrze się czujesz, czy co? Co z tobą jest, że cię dotknął Pan? Rozumiesz, o co chodzi? I tam milczenie się zaczyna. No znowu pojadę, żeby mnie gdzieś dotknął Pan. Znowu coś zrobię, żeby mnie Pan dotknął. Bo ja lubię dotyk Pana. Tak jak dziecko lubi dotyk rodzica. Rozumiecie?
lubi ten dotyk. Natomiast rodzic musi być odpowiedzialny. Ten kraj potrzebuje dorosłych ludzi. Amen. Dorosłych w Duchu Świętym. Dorosłych w Duchu Świętym. Ten kraj nie potrzebuje dzieci w Duchu Świętym, bo dzieci w Duchu Świętym jest pełno. On potrzebuje dorosłych w Duchu Świętym, bo ktoś musi karmić tą dzieciarnię. Ktoś musi im jeść przynosić. Bo inaczej ta dzieciarnia, rozumiesz, zacznie zakładać gangi dziecięce. Będą tworzyły się gangi dziecięce. Rozumiecie? Nie chcemy tego. Będziesz się modlił gdzieś do Boga, powiedz: Boże, ja przede wszystkim chcę karmić ludzi. Pomóż mi, Duchu Święty. Ja chcę całą energię moją, którą mam, skumulować na karmieniu ludzi. Ja chcę karmić. Pomóż mi, Boże mój. Ty powiedziałeś, abyśmy my ich wykarmili. Ja chcę to robić. Chcę tak żyć. Powiedz: Boże, ja chcę być dorosły. Powiedz dziś świadomie przed Duchem Świętym: ja chcę być dorosły. Mam takie marzenie, Panie Boże mój, być dorosłym człowiekiem w Duchu Świętym. Takie mam marzenie. Takie marzenie. Habata serelere ba. To jest bardzo ważne. Módl się o to. Bo jako dorosły będziesz odpowiedzią dla dziecka. Halleluja! Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Uwielbiamy Ciebie. Halleluja! Czcimy Ciebie! Módl się! Jedyny! Wielki! Uwielbiamy Ciebie! Kiedy już do Ojca miałeś on, aniołowie stali z wszystkich stron. O! Rzekł do uczniów: wstąpi na was Duch i wprowadzi w wasze życie ruch. I każdy z was wtedy będzie silny tak jak Bóg i zwalicie diabła z jego nóg. Jezus! Oni nie przyjrzą się tą moc, niszcząc diabelskie bationy. Robili wszystko jak mówił on, Jezu, a jak męczony. Ewangeliczny wulkan żał, krew Boga kryła grzechy. Próby wstawały ze swych jam, szatan dwa swoje bebechy. To jest uwielbienie Boga! Bo jest mu drogi ludzki los. Musisz działać, zanim wróci on. I postawi Jeruzalem tron. Musisz iść i głosić o potędze jego krwi, bo to są ostatnie świata dni. Yeah! Oni więc szli przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Robili wszystko jak mówił on, Jezu, a jak pewniony. Ewangeliczny wulkan trzał, krew Boga kryła krzewy. Próby wstawały ze swych jam, szatan rwał swoje bebechy. Tak się módl! Tak się módl! Nie jak dziecko! Bo
Ewangeliczny wulkan wrzał. Krew pogatyła drzewy. Trupy wstawały ze swych jam. Szatan rwał swoje bebety. Halleluja! Biegnie już do ojca miał ciąg, aniołowie stali z wszystkich stron. Szef do uczniów wstąpi na was duch i wprowadzi w wasze życie ruch. Każdy z was wtedy będzie silny tak jak Bóg i spalicie diabła z jego dół. Z wiarą! I wasze, hej! Oni wierzy, że święto moc niszczą diabelskie bastiony. Zrobi wszystko jak mówiło Jezuła jak będzie wolny. Ewangeliczny wulkan wrzał, krew pograniła drzewy. Dzisiaj wciąż słychać ten sam głos, bo jest tu drogi ludzki los. Zobacz serce Boga. Musisz działać sami, prób ci on i postawi wierą za mną. Musisz iść i chodzić o potędze jego krwi, bo to są ostatnie świata dni. On wie, że święto moc niszczą ciarenskie bastiony. Robi wszystko jak mówił on, Jezua jak bezcielony. Ewangeliczny wulkan wrzał, krew poraniła wtedy. Wtedy będzie silny tak jak Bóg i zwalicie diabła z jego nóg. Zwalicie! Oni weszli przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Robili wszystko jak mówił on, Jezua jak bezcielony. Ewangeliczny wulkan wrzał, krew pogarnęła drzewy. Trupy wstawały ze swych jam, szatan rwał swoje bebety. Oni weszli przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Robili wszystko jak mówił on, Jezua jak bezcielony. Ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga kryła grzechy. Halleluja! Jeszcze raz! Oni więc szli przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Jezua jak bezcielony. Ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga kryła grzechy. Trupy wstawały ze swych jam, szatan rwał swoje bebety. Jeszcze raz! Oni więc szli przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Jezua jak bezcielony. Ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga kryła grzechy. Trupy wstawały ze swych jam, szatan rwał swoje bebety. Oni więc szli przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Jezua jak bezcielony. Ewangeliczny wulkan
Wulkan wrzał, krew okapiła cechy. Szatan! Oni więc szli przez ciemną noc, niszcząc diabelskie bastiony. Jezua Jachwę wcielony! Ewangeliczny wulkan wrzał, krew pokryła cechy. Szatan rwał swoje bebechy. Oni więc szli przed świętą moc, kościół wrzął diabelskie bastiony. Robili wszystko jak mówił on, Jezua Jachwę wcielony! Ewangeliczny wulkan wrzał, krew pokryła cechy. Trupy! Szatan po swoje bebe! Halleluja! Oni więc go! Niszczą diabelskie bastiony, robili wszystko jak mówił on, Jezua Jachwę wcielony! Ewangeliczny wulkan wrzał, krew moja! Trupy zawały, zęby ja! Szatan! Go! Oni wieczni przez świętą moc, niszczą diabelskie bastiony, robili wszystko jak mówił on, Jezua Jachwę wcielony. Ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga kryła grzechy. Oni wieczni przez świętą moc, niszczą diabelskie bastiony, robili wszystko jak mówił on, Jezua Jachwę wcielony! Ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga kryła cechy. Trupy wstawały ze swych jam, szatan rwał swoje bebechy. Oni wieczni przez świętą moc, to jest kościół, niszczą diabelskie bastiony, robili Jezua Jachwę wcielony. Ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga kryła cechy. Szatan rwał bebechy. Oni wieczni przez świętą moc, niszczą diabelskie bastiony, robili wszystko jak mówił on, Jezua Jachwę wcielony. Ewangeliczny wulkan wrzał, szatan rwał bebechy. Oni wieczni przez świętą moc, robili wszystko jak mówił on, ewangeliczny wulkan wrzał. Trupy! Szatan rwał te bebechy. On więc przed świętą moc, diabelskie bastiony. Jezua Jachwę wcielony, ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga kryła grzechy. Szatan rwał te bebechy. On wieczni przed świętą moc, niszczą diabelskie bastiony, robili Jezua Jachwę wcielony. Ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga kryła grzechy. Diabelskie bastiony, Jezua Jachwę wcielony. Ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga kryła grzechy. Trupy wstawały ze swych jam, szatan rwał te bebechy. Oni wieczni przez świętą moc, niszczą diabelskie bastiony. We przeciwie Jezu opłacamy siłę Kościoła! Ewangeliczny siła Kościoła! Krew Boga kryła grzechy! Siła Kościoła! Szatan rwał te bebechy!
Oni więc szli przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Robili wszystko jak mówił on, Jezuła Jahwe wcielony. Ewangeliczny wulkan trwał. Bomba zapalitego! Hero! Ewangeliczny wulkan żał! Trupy stawały ze swych jam! Poczekajcie chwilę! Chcemy iść dalej? Amen. Chcemy, żeby po tej konferencji były zmiany? Amen. To postanówcie, że ostatni raz na konferencji, na spotkaniu uzdrowieńczo-uwolnieniowym modlił się Kościół o Kościół. Amen. 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 Czas bycia dzieckiem się kończy. Mamy tak wielki potencjał, tylko trzeba go wynieść na ulicę. Jeśli świat nie przychodzi do nas, to mamy iść do świata. Jeśli wciąż borykamy się z tą samą grupą ludzi, to znaczy, że nie zdaliśmy. Jeśli mamy wciąż tych samych znajomych, czas zapukać do innych drzwi. Amen. Czas zapukać do innych drzwi. Żygam tym, kiedy Kościół modli się o Kościół, kiedy po latach wyswobodzonego słowa, kiedy po latach uwolnionego namaszczenia, wciąż jest bardzo dużo spoczenia w Kościele, bo Kościół modli się o Kościół. Kiedyś pewien apostoł powiedział: wyrzekajcie się zboczenia religijnego. Wyrzeknij się zboczenia religijnego i ogłaszaj nad swoim życiem, że jeśli świat nie przyjdzie do ciebie, to ty pójdziesz do świata. Chodź, Tomek, bierz swój puzon i graj. Halleluja. Halleluja! Oni więc szli przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Robili wszystko, co mówił on, Jezuła Jahwe wcielony. Ewangeliczny wulkan żał, krew Boga kryła grzechy. Trupy zdawały ze swych jam, szatan rwał sobie dechy. Oni więc szli przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Robili Jezuła Jahwe wcielony. Ewangeliczny wulkan trwał, krew Boga kryła grzechy. Wieczni przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Jezuła Jahwe wcielony. Ewangeliczny wulkan trzał, krew Boga kryła grzechy. Trupy! Razem! On wieczni przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Jezuła Jahwe wcielony. Ewangeliczny wulkan trwał, krew Boga kryła grzechy. Oni wieczni przed świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Jezuła Jahwe wcielony. Ewangeliczny wulkan trwał, krew Boga kryła grzechy. Szatan rwał sobie dechy. Oni wieczni przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Jezuła Jahwe wcielony. Ewangeliczny wulkan trwał, krew Boga kryła grzechy. Szatan rwał sobie dechy. Halleluja, halleluja. Jesteś ciałem Chrystusa. Powiedz: ja jestem ciałem Chrystusa. Ja jestem ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. To ja. Ciało Chrystusa. Niszcząc diabelskie bastiony. Robili
wszystkie bastiony robili. Jezua ręce wcielony, ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga kryła cechy. Oni wieczni przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Go, go, go! Jezua ręce wcielony, ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga! Nie graj. Trupy wstawały ze swych jam. Nie graj. Same dębny perkusja. Oni więc szli przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Robili wszystko jak mówił on, Jezua Jahwe wcielony. Ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga! Oni więc szli przez świętą moc, niszcząc diabelskie bastiony. Jezua Jahwe wcielony, ewangeliczny wulkan wrzał, krew Boga kryła grzechy. Szatan rwał swe bebechy. Alleluja! Wiecie, wielu ludzi mówi, kiedyś pierwszy kościół miał tak wielką moc. Coś wam powiem, pierwszy kościół nie miał większej mocy niż ty. Miał tą samą moc, ale wiecie, czym się różnił pierwszy kościół od obecnego kościoła? Że oni po 3,5 roku bycia z Jezusem zostali wypchnięci przez Jezusa do zbawiania świata. Oni mieli 3,5 roku znajomości Jezusa, a tak naprawdę byli nawróceni parę miesięcy, rozumiecie to? Jest 7. rok funkcjonowania zespołu. Dla naszego kraju to jest fenomen, ale i tak jesteśmy 2 razy do tyłu niż pierwszy kościół. Rozumiecie? My nie mamy dzisiaj nic na swoje wytłumaczenie. Mamy zbawiać ziemię. Rozumiecie? Zbawiać ziemię. Mamy moc, tylko musimy iść. Musimy się ruszać. Bez względu na to, jakie masz obdarowanie, powołanie, jesteś częścią ciała Chrystusa, odpowiedzialnego za zbawianie ziemi. Rozumiesz? Czy ewangelista, czy prorok, czy apostoł, czy pasterz, nieważne. W głowie musi być jedno. Zbawienie ziemi. Amen. Zbawienie ziemi. Zbawienie ziemi. Halleluja! Zobacz w sobie armię. Zobacz w sobie armię. Halleluja! Uwielbiamy Ciebie, Ojcze. Czcimy Ciebie, Ojcze. Yeah. Sciocco delle pedre. Jedyny wielki. Jedyny mądry. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Nie jestem sam, bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście, wiem, że tu wrócisz w pełni chwał. Rosnę, Panie, w Twym cieniu i ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas.
każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem mój Ojcze ogołowit. Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr. Zjawiam się w snach. Wykorzystam tę chwilę. Wykorzystam ją. I komuś podejść w środku dnia. Jak się chwycić zbawienia i uciec od zatracenia. Dziś wiem, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiem, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Jestem mój Ojcze gotowy. Deklaruj wiarę swoją. Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Nie jestem sam, bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście. Wiem, że tu wrócisz w pełni chwał. Rosnę, Panie, w Twym cieniu i ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem mój Ojcze gotowy. Moje serce jest gotowe, Ojcze. Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr. Zjawiam się w snach. Wykorzystam tę chwilę. Wykorzystam ją. I komuś powiem w środku dnia, jak się chwycić zbawienia i uciec od zatracenia. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem mój Ojcze gotowy. Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Nie jestem sam, bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście. Wiem, że tu wrócisz w pełni chwał. Rosnę, Panie, w Twym cieniu i ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci.
wieczne dał. Jestem jak wiatr, zjawiam się w snach, wykorzystam te chwile i komuś powiem w ciągu dnia, jak się chwycić z pazbawienia i uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Będziemy wiele tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia. Wykorzystam go, Boże mój!
że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy nasz czas, bo nie już tu za chwilę. To, że słowa cichną, nie znaczy, że ty masz ucichnąć. Uwielbienie w kościele jest treningiem dla ciebie. Śpiewaj! Dziś wiem, że to mój czas. Każdego dnia nadstawię twarz. Będę w wierze w Jezusa trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Ja wykorzystam ten czas bardzo dobrze. To promocja dla mnie. Promocja. Halleluja. Święta kobieta. Nazywali ją, nie wiem jak to się wymawia, bo to chyba była francuska.
Madame Guyon. Ta dama, jak szła z kimś ulicą, to zawsze mówiła: odejdź ode mnie tak mniej więcej pół metra, bo gdyby wrócił Jezus, chciałabym, żeby był przy mnie. Ona tak żyła. Nawet jak z kimś szła na spacer, to mówiła: troszkę dalej, bo jak on wróci, to chciałabym, żeby on tu był przy mnie. Poczytajcie o niej. To ciekawa kobieta była. Szlachcianka. Bardzo bogata. Która w swoim środowisku pokazała, co to znaczy realna miłość do Boga. Rozumiecie? To się tworzy w środku. To z tego wychodzi potem służba. Z tego wychodzi służba. Z takiego czegoś wychodzi służba. Siedziałem w więzieniu małej, 15-metrowej celi. 5 osób. I modliłem się. Siedziałem na łóżku sobie i modliłem się. I chłopaki podchodzili co jakiś czas. Już nawet tak się przyzwyczaili później. Mówią, oni na mnie święty mówili tam. Święty, modlisz się. Ja mówię, modlę się. A ty się modlisz już 5 godzinę. Taki chłopak mówi, ja nigdy w życiu nawet nie słyszałem, żeby się modlić 5 godzin. A ty siedzisz w więziennej celi wśród recydywistów i modlisz się 5 godzinę. Co to jest? Ja mówię, no to jest moja relacja z Bogiem. Ja z Nim lubię być. Dziś ten człowiek jest narodzony z Bożego Ducha. I może dostał wyrok 36 lat więzienia. Ale takie rzeczy ujmowały ludzi. Rozumiesz? Ujmowały ludzi takie rzeczy. To z tego rodzi się służba. Służba się nie rodzi z tego, że sobie ją wymyślisz. Odnajduj to w sobie. Rozpalaj to w sobie. Myśl o nim. Rozmawiaj z nim. Są panały. Tak się wydaje. Ale to się z tego miłość składa. Z takich rzeczy się składa miłość. Z małych, drobnych rzeczy. Twarzą w twarz. Twarzą w twarz. Dłoń w dłoń. Opowiedz mu coś o sobie, on ci opowie o sobie. Aleluja. Co już coś mają, rozpędzili się. Ja modlę się o manifest rozpędzenia. Halleluja. Dziękuję Ci, że będziemy to oglądać. Dziękuję Ci, że iluzja pada. Szata kata lara jada basachu tulara basaka lara masę urelerebe szakoloro robosote leredebesze enem okoloro robasata lara da basa. Jeśli po tej konferencji, po uwolnieniu tyle ognia, dalej nie będziesz widział w sobie pewnych rzeczy, to uznaj, że to jest iluzja. To uznaj, że to mrzonka, że to fikcja literacka. Rozpoznaj się, rozpoznaj się, spójrz na to, co oczywiste. Namaszczenie jest czymś bardzo oczywistym. To jest zgodne z tobą. Przyjaciele,
Jedno słowo tylko. Właśnie między innymi wczoraj mówiliśmy też o tym na tej konferencji. Wielu z was dzisiaj fizycznie może odczuwać zmęczenie. Nie gaj przez sekundę, Przemek. Diabeł chce ci zanucić taką pieśń. Śpi, zamknij oczy, śpi i śnij, a ja będę twym aniołem, aniołem śmierci. Aniołem śmierci. To my decydujemy, na ile pragniemy, na ile jesteśmy głodni tego życia, na ile jesteśmy skoncentrowani na tym wpływie, na ile jesteśmy skoncentrowani na uwielbieniu Boga, na ile dziś wiemy, że to nasz czas! Nasz czas! Nasz czas! Nasz! Nasz! Twój! Powiedz! Mój czas! Nie sąsiada! Mój czas! Mój czas! To jest mój czas! Wykorzystam ten czas! Amen! Alleluja! Chwili glory, Lere Padre! Nastawiamy twarz, będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Dziś wiemy, że to nasz czas. Proszę tych, którzy prowadzicie kościoły. Wiem, że może macie dzieci. Dawajcie do przodu. Macie dawać przykład rozpędzenia, ognia, siły, determinacji. Dawajcie do przodu i róbcie z przodu robotę, pokazując dzieciakom, bo dzieciaki na was patrzą. Dawajcie do przodu z dziećmi w chustach. Dawajcie, dawajcie w Bożej obecności. Nic nikomu się nie stanie. Nic, żeby twoje dziecko płakało, to musisz wierzyć i ufać Bogu, że właśnie się nim zajmuje. Alleluja! Aleluja! Jezus! Ty się wciąliłeś! Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Ty wiemy, że tak ciągle patrz. Bo jest.
to nasz czas. Alleluja. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Każdy kolejny twój dzień. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia większy. Nastawiamy twarz. Ale ty musisz być większy. W swojej mentalności. Jezus wróci za chwilę. Halleluja. Wielki Bóg jest w tobie. Ja się utożsamiłem z tym wielkim Bogiem. Świat to rozumie jako pycha. Ale to wielki Bóg jest w tobie. Poszerz głowę. Poszerz głowę. Poszerz ją. Powiedz: Boże, przepraszam Cię, że byłem za mały w swojej głowie. Czekam na Twój powrót, a takie małe rzeczy mam w głowie. Kurczę, żeby przetrwać, żeby sobie dać radę, żeby jakoś żyć. Boże mój. On mówi: poszerz paliki namiotu swojego. Poszerz. A to trzeba z głową najpierw robić. Ja musiałem dopasować głowę do Jezusa. Do Jezusa. Tomasz, chodź do puzonu. Chodź, grajcie dalej. Chodź do puzonu. Tomasz, chodź. Módlcie się. Ura la rabasa, kala la rabasa. Ura beszeka, dere de besa, dere de besa, kolor de boso. Wciąż świeżo, wciąż nowo. Łamiemy schemat, łamiemy schemat. Ura la rabasa, i rabasa, kala la rabasa, dere de besa. Ura beszeka, dere de besa. Una masa, kala la masa. Graj, szaka, tala rabasa. Ura rabasa, tala la rabasa. Bierzcie szofary do ręki. Bierzcie szofary. Ona ma kelery. Nie mówcie mu, co ma grać. On wie, co ma grać. Ona ma kolery. Aleluja! Aleluja! Szaka tara la rafa. Aleluja! Oto kotor le 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 ket la katara basato lo rosso. Urbe che le besse. Urbo bo 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 sei che la rabassato. Oh, se lo messo ci ma sacato la rama. Possessaio che. Dzisiaj my szofa.
jesteśmy zdeterminowani. Czy jesteśmy zdeterminowani? Zobaczcie, ile to wymaga siły. Ile to wymaga wysiłku. Ile to wymaga wysiłku. Diabeł chce, żebyśmy cały czas przebywali na tym samym poziomie. Rozumiecie? Trzeba przekraczać pewne granice. Słowo całe mówi o tym, aby składać ofiary. Kiedy ofiara nie boli, to znaczy, że to nie jest ofiara. Że to nie jest ofiara. Że to nie jest ofiara. Musisz złożyć ofiarę ze swojego ciała. Złóż ofiarę ze swojego ciała. Złóż ofiarę ze swojego ciała. Tomek jest człowiekiem sceny. To gwiazda, to gwiazdor. I tak jak żyje, ma ogromne znaczenie. Dlatego tak bardzo ważne jest, jak żyjesz ty. Jak żyjesz jako lider. Jak żyjesz jako przywódca, bo tylko to ma znaczenie, co pokażesz. Rozumiecie? Co pokażesz? Nie co powiesz, ale co pokażesz! Jedź dalej! Wierzymy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Się w dyscyplinie. Amen. Dyscyplina. Diabeł nie może dotknąć twojego ducha, ale może dotykać twojej psychiki i twojego ciała fizycznego. Musisz te rzeczy mieć pod pełną kontrolą. Przebudzenie tego wymaga. Kontrola psychiki, kontrola ciała. To religia mówi, że wystarczy być narodzonym z Bożego Ducha. Gdyby tak było, to dawno Jezus by wrócił. Potrzebujemy wojowników. A wojownicy to ludzie skupieni. To ludzie dyscypliny. To ludzie treningu. To ludzie poświęcenia. Tacy są wojownicy. Nie przeszkadza im dusza i nie przeszkadza im ciało. Oni używają duszy i ciała na rzecz szerzenia królestwa. Oto wojsko. Musisz tak żyć. Masz nad tym władzę. Nie czekaj, aż poruszy cię Pan. Przestań, zapomnij. Wyrzuć to ze swojej głowy. Powiedz, jestem nośnikiem Ducha Świętego i wezmę autorytet nad duszą i ciałem. Hallelujah! Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Któż jest jak On, kto zostawił chwałę swą? Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu się wydał, by śmierci już zadać kłam na zawsze. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan.
Na zawsze światłość.
światłość, światłość przyszła. A ciemność ciemności jest pokonana. To co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Na niebie, na ziemi są w twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy twoje. Władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi jest w twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy twoje. Władza i wszelka moc. Twoje władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy twoje. Władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w twoich rękach. Wszystko poddane jest. Yeah.
śmierci jest pokonana. To, co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To, co umarły wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Thank you.
Uwielbiamy Cię. Znamy Cię. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, za ty cały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Wierzymy w to. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Który jest w nas? Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Uwielbiony bądź, uwielbiony bądź, wszechmocny bądź nas. Uwielbiony bądź, patata casisse le che nel loro loro non lo passende della rede sta
Every praise kin lere lare de ken ne destina na ma lere de ken ne destina de Jesus. Hello ai la passe. El noro loco de ne destire li ken ne de Jesus. Hallelujah. Oh, bicha ta na bi. Gdy szatan ten pasożyt na twojej głowie młyn diabelski stworzyć chce. Ty wtedy otwórz oczy na przekór duchom nocy. Wykrzyknij woł, a potem zaszalej. Uwielbij go, Jezusa wychwalaj. Ucieknie zanim anioł nad nim wzniesie się. Halleluja! Uwielbij go, Jezusa wychwalaj.
tamten pasowo żyć. Rozbujaj to, rozbujaj tą budę. Na twojej głowie błędź ambeski stworzyć chcę. Ty wtedy otwórz oczy. Halleluja! Na przekór duchom nocy. Ty krzyknij wła. Jezusa dłoń, wskakuję na falę.
chcecie bić szatana? To tak jak wczoraj Michał zrobił tutaj inscenizację. Rozumiecie? Mało kto zareagował na szatana. Trzeba było złapać szatana za pazury, strzelić go w mordę, zabrać mu mikrofon i odebrać mu głos. Rozumiecie? I to musi być natychmiastowa reakcja. Mówi do ciebie szatan, od razu mu ściągasz pory. Będziesz bił szatana? Jeśli nie będziesz rządził, to będziesz rządzony. Amen. To jest prawda, to jest duchowa rzeczywistość. Albo ty pijesz, jeśli albo ty nie będziesz rządził, tak, to ktoś tobą rządzić zawsze, amen, będzie. Jak nie diabeł, to religijny kacyk. Jak nie religijny kacyk, to żona. Jak nie żona, to dzieci. Jak nie dzieci, to pracodawca. Jak nie pracodawca, to jakaś inna łajza. Kreatura. Będzie tobą rządziła. Coraz więcej w duszy my. Kto chce się... Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie jeszcze. Czy jest ktoś? Ponieważ jednym z moich... Siłą moją jest to, że ja odpalam ludzi do służby. Czy jest ktoś, kto chce usiąść na perkusji, ale nie tak od czapy, tylko ktoś, kto gra na perkusji w kościele? Dawaj, chodź. Proszę bardzo, zasiądź na moim miejscu. Tylko się nie przestrasz, że zrobisz FC i Łukaszowi taką robotę. No, amen. 3, 4, coraz więcej w duszy mej. Halleluja! Jest mój Jezus, prawdy twej. Tak jest. Wyschły łzy. Nadaj donację. Szatana bi. Halleluja! Daj zwrotkę. Gdy szatan ten pasożyt na twojej głowie młyn diabelski stworzyć chce, ty wtedy otwórz oczy na przekór duchom nocy. Halleluja! Wykrzyknij woń, a potem zaszalej, uwielbij go! Ucieknie za nim anioł, nad nim wzniesie się. Rozgłaszam swoim życiem Ewangelii.
wziął przełom, jeżeli chodzi o wyjście mentalne ze słabości. Tak. Trzymajcie ręce w górze. Chodź. Raz. Pomóc się modlitwą mocy. 30 sekund. Jezu, dziękuję Ci, że tutaj jesteś wśród nas. Że dajesz nam power do tego, żeby iść do przodu i niszczyć diabła. Diabeł do szmata jest zniszczony. Wy to rozumiecie. Będziecie to robić wszyscy. Będziecie go niszczyć. Będziecie głosić. Amen. Halleluja. Kto wziął jeszcze przełom? Kto wziął przełom? Chodź. Módl się modlitwą mocy. W imieniu Jezu, przestańcie się bać. Ten, kto się nadal boi, niech wykrzyczy to teraz. Na mocy Jezu. Czujecie to? Kiedy miałbyś przeciwnika przed sobą, jak będziesz reagował? Na diabła trzeba reagować. Reagować. Kiedy diabeł cię atakuje, musisz reagować. Reagować. Kto wziął przełom? Jeszcze raz ręce do góry. Powiedz. Chodź. Pomóc się modlitwą. Nie, stój. Przeciwko diabelskiemu atakowi. Panie Boże, ja dziękuję, że to, co wczoraj zgrabiliśmy z piekła, to zostaje u nas. Żadne ataki nocne nic nam nie odebrały. A ci, którzy w tym momencie pozwolili na to, żeby zaczęły się te ataki, w tym momencie zyskują siłę do odparcia. Ja teraz mówię, nie odbierzesz nam skarbu. Skarb jest nasz. Skarb jest nasz. To, co wczoraj ci odebraliśmy, jest nasze. To jest twoje. Zdobyłeś skarb. Jest twój. Wyślij strażę! Reaguj teraz! Nie daj sobie tego odebrać! To jest twoje! To, co wczoraj się wydarzyło, to jest prawdą! Wziąłeś przełom! To jest już twoje! Reaguj! Strażę! Diabeł jest osobą. Rozumiecie to? To jest osoba. To jest osoba. Jak się będziesz modlił przeciwko diabelskiej opresji? Co to dla ciebie znaczy? Ręce do góry, kto wziął przełom. Chodź tu, Nina. Atakuje cię diabeł. Modlisz się. Ty śmieciu! Mekala ramasaka ramasa, jesteś pod moimi stopami. Tam, gdzie ja stawiam stopę, tam ty znikasz, tam ty jesteś pokonany, tam rozkwita życie. Ja pójdę i rozkwitnie życie, a ty musisz się stulić, stulić ogon, stulić pysk. Stul teraz pysk, stul teraz swoją mordę. Zabraniam ci atakować. Jesteś pokonany pod moimi stopami. Stoisz tutaj i skomlesz o litość, ale litości nie ma, bo dla ciebie nie ma łaski. Jesteś pokonany, a twoim przeznaczeniem jest jezioro ogniste. Oromasa karamasa, ja ci przypominam teraz, gdzie jest twoje miejsce. Przypominam ci twoją porażkę. Przypominam ci teraz, że zostałeś torturowany przez krew Jezusa i nakładam krew Jezusa na każdy twój brudny ślad. Na każdy twój brudny ślad. Ja wymywam teraz przez krew Jezusa każdy brudny ślad twojej parszywej łapy. Nie masz prawa do mnie. Nie masz prawa do tych ludzi. Nie masz prawa do tych ludzi. W imieniu Jezusa. O Romana Santo. Rozumiecie, czym jest starcie? To jest starcie osoby z osobą. To starcie. Starcie. Jest napisane, że bój toczymy. A rozumiesz? Musisz zdecydować się wchodzić
konflikt osobisty z szatanem. Musisz zdecydować się na wchodzenie w konflikt osobisty z szatanem, w bezpośrednią walkę. Nie wolno ci stać obok. Nie wolno ci się zasłaniać Bogiem. Nie wolno ci brać kogokolwiek do pomocy. Jeżeli chcesz realnie służyć, to musisz stawać twarzą w twarz z szatanem. Dlatego, że musi się zmienić koniunkcja w twoim życiu. Z obrony na atak. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, co do was mówię. Wielu z was zostało dotkniętych przez Bożego Ducha. Ale to jest kwestia ustawienia swojego umysłu. Szatan jest osobą i ty jesteś osobą i to jest starcie tych dwóch osób. To nie jest starcie szatana z Bogiem. Ten rysunek w internecie, co się szatan z Jezusem na rękę w ogóle szarpią, to jest w ogóle jakaś okultystyczna historia. Rozumiesz to? To jest okultyzm jakiś. Szatan jest stworzeniem i ty jesteś stworzeniem. A Bóg nie jest stworzeniem. Bóg nie mierzy się ze stworzeniem, bo to stwórca. Więc musisz stawić czoła szatanowi sam na sam. I ten przełom będzie prawdziwym przełomem u ciebie w życiu. To będzie prawdziwy przełom. W tą stronę musisz pójść. Chcę, żebyście się modlili teraz. I podjęli w swoich sercach decyzję, że od dnia dzisiejszego nie będziecie unikali konfliktów z diabłem. Nie będziecie zasłaniali się Bogiem. Nie będziecie szukali wspólników. Musisz przyjść teraz do Boga i powiedzieć: Boże, ja decyduję się na to, że będę stawał twarzą w twarz z przeciwnikiem. Jak stworzenie ze stworzeniem. A potem chcę, jak skończysz tą modlitwę, żebyś zaczął przeciwstawiać się szatanowi personalnie. Przeciwstaw mu się w swoim życiu. Powiedz mu: zaczep go! Rozumiesz, co ja powiedziałem do ciebie? Zaczep diabła! Zaczep go! Rusz go! Rusz go z wyra! Rusz go! Ja wchodziłem do swojej komory. Zamykałem drzwi i mówiłem do diabła: chodź, pokaż na co cię stać, pokaż na co cię stać. Brałem Pismo Święte i cytowałem mu Pismo Święte. Mówiłem mu, jaki jest jego stan, mówiłem mu, jaki jest jego koniec. Ja go męczyłem, ja go męczyłem. Ja 20 lat męczę diabła, dlatego on mnie nie męczy. Dlatego nie mam opresji dziwnych. Opresję ma on, bo to ja go męczę. Rozumiesz? Musisz zmienić podejście do tego zjawiska. Obudź w sobie terrorystę piekła. Obudź to w sobie. Przestań pasywnie bronić się przed przeciwnikiem. Rozumiesz? Ściągaj go z łóżka. Wyciągaj go z fotela. Powiedz: chodź tutaj, gdzie idziesz? Rozumiesz? To jest twoje dzieło, które masz wykonać. Jezus chodził przez 3,5 roku po Izraelu i prowokował diabła. 90% ruchów chrześcijańskich nigdy nie prowokuje diabła. Oni się przed nim bronią. Jeden z głównych prezbiterów zielonoświątkowych w tym kraju powiedział kiedyś: a raz zaczepiłem diabła, dotkliwie mnie kopnął. Oni tego uczą, żeby nie zaczepiać. Oni tego uczą. A ja cię uczę, żebyś zaczepiał diabła, bo diabeł jest na ziemi nielegalnie, rozumiesz?
nielegalnie. To jest twój kraj, a w tym kraju panoszy się jakaś bojówka. Chowa się po lasach i po dziurach i męczy ludzi. Odbiera ludziom życie. Odbiera ludziom zdrowie i szczęście. Ale to jest twój kraj. To twoja własność. Szatan nie jest właścicielem ziemi. To ty jesteś właścicielem ziemi. Naucz się tego. Nie broń się przed nim. Chcę, żebyście teraz się modlili i przeciwstawili się szatanowi. Ale na zasadach takich, że weźmiecie go za łeb i w Duchu Świętym sprowadzicie go pod swoje stopy. Przedstawcie mu się. Niech was, kurczę, widzi. Niech was zobaczy. Poczekaj. Módlcie się. Módlcie się. Bez muzyki. Nie graj, nie graj. Módlcie się. Diabeł nie zna innych języków. Diabeł nie zna innych języków. Do diabła się nie mówi w innych językach. Do diabła się mówi w normalnym ludzkim języku. Po polsku, po angielsku, po francusku. Nie w innych językach. W innych językach módl się do Boga, a do diabła mów po polsku. Po polsku. Nakazuj mu. Rozkazuj mu. Dawaj mu wytyczne. To jest uzurpator. Uzurpator. On chce ci zabrać życie. Chce ci zabrać zdrowie. Chce ci zabrać pieniądze. Chce ci zabrać żonę, męża, dzieci. Chce ci zniszczyć służbę. Musisz go nienawidzieć. Nie możesz mieć do niego obojętnego stanowiska. Rozumiesz? Do bandytów ma się bandyckie podejście. Do bandytów ma się bandyckie podejście. Bo inaczej to jest humanizm. A diabeł to bandyta. Uwielbiajcie Boga. Ojcze, wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię, Ojcze. Czcimy Cię, Święty Duchu. Wywyższamy Cię, Królu nasz. Zobacz, widzisz, co się zmieniło? Od razu Ci się myśli pozmieniały. Coraz więcej w duszy jest mój Jezus. Prawdy Twej wyschły łzy. Bi szatana, bi. Gdy szatan ten pasożyt na twojej głowie młyn niebieski stworzyć chce, ty wtedy otwórz oczy na przekór duchom nocy. Wykrzyknij wam, a potem zaszale. Jezusa wychwalaj. Ucieknie za nim anioł, nad nim wzniesie się. W duszy my jest mój Jezus.
kara twoich oczu. Dokonam wieży skoku. Już widzę dron. Rozpędzam się dalej w Jezusa dłoń. Wskakuję na falę. Rozgłaszam swoim życiem Ewangelii treść. Coraz więcej w duszy mej jest mój Jezus, prawdy Twej, wyschł mi łzy. Taki teraz stan w głowie, jakby się naćpało. Tak jakby ci wywiało wszystkie myśli i masz pustkę. A wiesz, dlaczego tak jest? Dlatego, że wystraszyłeś diabła. To jest to, rozumiesz? W ogóle interesuje cię ten stan na stałe? Popatrzcie, chcecie tak mieć w poniedziałek, jutro i we wtorek? To jest bardzo ważne. Przyjrzyj się teraz na stan swojego umysłu. Czy tak w ogóle chcesz? Tak możesz mieć, takie możesz mieć oczy, takie o. I w środku może ci wiać wiatr. A jednocześnie będziesz logicznie myślał, ty w ogóle masz męża? A masz narzeczonego? A masz chłopaka? Tak? Kochasz go? Tak? Oświadczył ci się? To nie wiem, czy on, ale niebawem ktoś ci oświadczy. Dostajesz pierścionek. I to takim, i taki duży pierścionek. To nie jest to, gdzie on... I teraz jak ty chcesz mieć tą pustkę, jak chcesz mieć taką świętą pustkę, to musisz zrozumieć, dlaczego to się tak w ogóle dzieje. Rozumiesz? Bo diabeł nie dotyka ci umysłu. To nie jest, że Duch Święty cię dotyka, bo Duch Święty jest cały czas w tobie. Opresje, które przechodzisz na co dzień, to są opresje związane z atakami diabelskimi. A jak on od ciebie odchodzi, to w głowie jest błoga pustka. To się nazywa pokój, który przewyższa wszelki rozum. Rozumiecie? Tak można żyć na co dzień. Ja tak żyję. Tak wstałem dzisiaj rano. Z taką pustką w głowie.
mogłem sobie tam włożyć, co chciałem. Dbaj o to. Nie daj diabłu żyć. Żyć mu nie daj. Nie daj mu żyć. Miej to za swój jeden z elementów swojej codzienności, tak jak mycie się, jedzenie. Ja jem mniej więcej co 3 godziny. Biorę swoją michę z jedzeniem. Mówię, Boże, dziękuję Ci za to wspaniałe, wysokobiałkowe jedzenie. A potem mówię, diable, pamiętaj śmiercią, że zdechniesz z głodu. Ja tak często jak chwalę Boga, tak często gromię diabła. Ja mu przypominam przez cały czas gdzieś jego miejsce. Kultura taka. Halleluja. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu.
dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Z Tobą, Jezu, będę żyć. Adam, Adam, przywal z tego puzonu na koniec. Co? Tomek, mylę, ta, nieważne.
zobaczcie pewną rzecz. Ucichliśmy? I co? Nie, nie o to chodzi. Nie ma nic, bo wszystko jest w nas. Wszystko jest w twojej buzi. Tam jest to. A, to wszystko zależy od tego, co będziesz rozpalał swoimi ustami. Bieg ku życiu, czy bieg ku śmierci? Za Golgotę, za Golgotę. Tomek. Jezus, ja Za Golgotę, za Twoją krew.
Więcej możesz, Włodek. Więcej. Więcej możesz. Więcej możesz, Włodek. Więcej możesz. Więcej, Włodek. Więcej, Włodek. Ja dałem Ci moc wyciągania gwoździ z ludzkich ran, ale nie możesz się obawiać. Nie możesz się obawiać o różne rzeczy w swoim życiu. Widzisz wiele gwoździ w ludzkich rękach i nogach. Ale nie możesz się obawiać. Nie myśl tak dużo o różnych decyzjach, które musisz podejmować. Nie myśl tak dużo. Masz wielką moc ode mnie, damo. Holy Spirit, Lord, Lara, da kiedy praidre de kiedy. Nie wszystko przewidzisz. Nie wszystko zaplanujesz. Nie wszystko przeanalizujesz. Nie bój się robić rzeczy pozornie bezmyślnie. Nie obawiaj się tego. Nie pomylisz się. Nie szukaj też aprobaty ludzi, nawet tych bliskich, bo w wielu sprawach ich nie znajdziesz. Ty tak będziesz robić, wzmocnisz się i sięgniesz po moc do wyciągania gwoździ z ludzkich ran. Halleluja. 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 Holy Spirit of Jesus. Im wyżej Cię Bóg podnosi, tym bardziej zginaj się przed Bogiem.
Powiedz tak do Boga: im wyżej mnie podnosisz, tym ja bardziej się zginam przed Tobą. Halleluja. Jeśli jesteś człowiekiem, który ma ciężką mowę, wiesz, zawsze miałeś taki kompleks, że miałeś ciężko się wypowiedzieć do kogoś. Była to dla ciebie trudność. Dzisiaj
jesteś narodzony z Bożego Ducha i chciałbyś mówić do ludzi o Jezusie, ale ciąży na tobie to piętno ciężkiej mowy. Powiedz teraz do Boga: Boże, ja łamię to w imieniu Jezusa. Ja przyjmuję lekką mowę. Lekka mowa. Lekka mowa. Lekka mowa. Potrafię mówić jasno, wyraźnie. Ludzie mnie rozumieją. Nie sprawia mi problemu mówienie do nich. Ojcze, ja w imieniu Jezusa modlę się z nimi modlitwą zgody teraz. Ojcze, w imieniu Jezusa my ustanawiamy teraz autorytetem Kościoła, że ci ludzie zaczynają mieć lekką, łatwą do przyjmowania mowę. Ja w imieniu Jezusa uwalniam duży zasób słów przez imię Jezus. Duży zasób słów przez imię Jezus. Te słowa będą powstawały w ich umyśle. Oni będą zadziwieni, Ojcze, tym. Hakata semere lade benesere lade baseka tala hapata senelare naile la sila saila. Halleluja. Halleluja. A teraz, kto z was, mimo tego, że miał tą ciężką mowę, przez cały czas systematycznie głosił z tą ciężką mową? Podejdź do mnie tu. Wszystkie te osoby, mimo tej ciężkiej mowy, stawajcie tutaj. Widzicie? Można mimo ciężkiej mowy głosić. Można głosić. Święty Duchu, ja udzielam tym ludziom odtąd, tak? Ja udzielam tym ludziom ze swojego przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ja udzielam ze swojego przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ja udzielam im ze swojego przez imię Jezus. Udzielam im ze swojego przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Lekkość wypowiedzi, lekkość wypowiedzi, lekkość wypowiedzi, lekkość wypowiedzi, lekkość wypowiedzi, lekkość wypowiedzi przez imię Jezus, 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 lekkość wypowiedzi, halleluja. Halleluja. Widzisz, kiedy służysz Bogu, kiedy służysz Bogu, lekkość wypowiedzi, to Bóg uhonoruje twoje działania. Dla Boga nie ma problemu, bylebyś ruszył. Lekkość wypowiedzi, niech On bierze z mojego, przez imię Jezus, przez imię Jezus. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus. Czy wy wiecie, że ja przez bardzo długi okres swojego życia mówiłem coś, a potem sprawdzałem w internecie, co ja za słowa mówiłem, bo ja nie wiedziałem, co to są za słowa. Ja ich używałem jak należy, w odpowiedni sposób. Ale jak z moich ust wyszło słowo, ja go nie znałem, to ja sobie je zapamiętywałem albo zapisywałem, potem sprawdzałem w internecie, co ja powiedziałem. Rozumiecie? Kręcać. Bo część z was tej twardej mowy nie miała, a blokuje was wstyd. Ale wstyd został przybity do krzyża. Amen. I to trzeba rozróżnić. Amen. I to trzeba wziąć. Amen. Amen.
Bo wielu ludzi normalnie mówi. Wiecie, kto był takim człowiekiem, co tak normalnie mówił? Mojżesz. To normalnie mówiący człowiek. Ale jak go Bóg posłał do Egiptu, to raptem okazało się, że on mówi, ja jestem człowiek ciężkiej mowy. Wiecie, dlaczego tam nie nastąpił żaden cud u Mojżesza? Dlatego, że on nie potrzebował cudu. On potrzebował naprawy głowy. Bóg potraktował go jak kretyna i powiedział, dobrze, dam ci Aarona. Ty będziesz mówił Aaronowi na ucho. Przecież to jest... Czy wy w ogóle widzicie całą groteskowość tego zjawiska? On Aaronowi, Aaron, tam, tak? Dlaczego? Dlatego, że to głupota była. Jego lęk blokował. Ale jeśli jesteś człowiekiem, który taką ciężką mowę miał, to dzisiaj nie będziesz miał. I będziesz mówił do ludzi płynnie i będziesz zdziwiony tym. A do tych z was, którzy się baliście, nie bójcie się, tylko mówcie do ludzi. Halleluja. Siadajcie, proszę.